Cześć, witajcie z tej strony Rolniczek i witam was w kolejnym vlogu z naszego gospodarstwa. Będzie taka akcja bardziej żniwa. Tam widzicie już nasze obory, to przykryta już została blachą. Fajnie, tutaj jeszcze chłopaki będą robić. W środku urządzać ją, jeszcze pola ładnie ocieplić, nałożyć płuc. Tu już zbiornik wstawili, no jeszcze takie pierdoły. Także myślę, za niedługo otworzymy ją i już będzie gotowa. Miedź żniwa, brat już kosi naszym tukańcem, ja sobie biorę fynda. Jedę z naszą niewieltonką, tylko za sławę, nie bym się pomylił. Pogoda rozpieszcza, zboże suche, więc możemy kosić. Nie ma najmniejszego problemu. On tam dopiero zaczął. Także zobaczymy, czy już będzie potrzebował, czy nie. Z tego co widziałem, to sąsiad też już pędził na pole, gdzieś tam w naszym kierunku, gdzie Artur pojechał, więc ciekawe, czy nie obok siebie będziemy gdzieś kosić. Jak widzicie, pryzma ładnie przykryta. Trawa się już kisi. O, naszego tukańca widać nawet. Sobie wziął na headerze, nie na headerze, na wózku do headera z tyłu header. Nie dowodziliśmy traktorem, tylko tak. A tam sąsiad, o. To może, bo to oni mają CB, ciekawe czy jeden i drugi mnie usłyszy. Halo, halo chłopaki, jesteście na CB? Halo, no, halo, sąsiad, jestem, co tam? Widzisz Łukaszak, sąsiad to wjechał w pole. A no, sąsiad wjechał i on dwa przejazdy, to jeden przejazd to tyle co my dwa, no ale... Czekaj, co? Sypniemy się szybko na drodze. Czekaj, ja się nawrócę, nie przejadę tak. Jedź, przejedź. Wiem, już jadę. Tu supy są, supów tyle, że... Sąsiady, ja to chciałbym mieć jakiego Wasiliewa albo jakiego innego do pomocy. Wasiliewa? Albo jakiego innego... na kostce mieli Wasiliewa. Tak. Albo jakiego innego, że mnie to pomógł. No, przydałoby się. O, na te hektary to by się przydało. No tak, no. Artur, a tam ten... A dobrze, wiesz co, no ładne zboże i w ogóle. Takie amerykańskie. Czyste bym powiedział. No ty, no to na pewno nie to co z bizuna, no. Tu jednak jest o niebo wyżej, nie? Lepiej. Wiesz co, no jednak nie ma tego klimatu co na bizonie. Jednak te elektroniki to jednak to nie wiem, to. No jednak lepiej. Sąsiad, a stoisz tam? Stoję. Tym swoim? Weź mu się a mam ci podjechać, że wysypać, że do naszego. Do naszego dawaj, do naszego, co tam, będziesz do jego dawać. Sąsiady! No. Co kosi ta? Pszeniczkę. Pszeniczkę. A ja im ćmin, to mi się nie dogodą. No. Co się nie godumy i tak wszystko... Mieszankę zrobimy. Krowa zeżre, a to ty będziesz żar, sąsiad. Sąsiad. Dobra. Arturku, ja lecę po jeszcze 914. Dobrze, na spokojnie. No, idziemy sobie po 914, bo coś czuję, że tu nie zmieścimy wszystkiego. A akurat, żeby miał się wysypywać, żeby nadążyć. Myślę, że na spokojnie by się dało na jedną, no ale nie na spokojnie, bo pewnie trzeba by było dawać, no nie powiem w co, żeby zdążyć, a tak to na spokojnie się wysypie, coś nie, bo od razu pewnie będziemy jeździć na Skubi sprzedawać. Bo zbytnio nie mamy gdzie magazynować tego, no. Takiego magazynu jakiegoś jeszcze nie mamy wybudowanego. Na razie nie planujemy, no. Od zawsze sprzedawaliśmy od razu i nie było to jakimś tam... nigdy jakoś źle na tym nie wychodziliśmy, więc w sumie teraz też tak zrobimy. A tych pieniążków jednak trzeba, no bo trzeba spłacać kredyty, firmy budowlane, czy zapłacić i wszystko, także no to jednak swoje koszty ma. Tu sobie ciągniemy dwie nasze autosanki, dołożyliśmy burty i no i zawsze to jest więcej na nie wejdzie, bo to na tej jednej burcie to tam chyba 4,5 tony no wchodziło, a tak to już więcej wejdzie. Nie wiem, czy to się... Ha, słyszysz mnie? No słyszę. Ten... Ja nie wiem, czy tu nie urządzimy koło tej zastawki całej. No ja tam nie wiem. Tego stawiku. Ciekawe jak tam mokro jest, nie? No, może być ciekawie, nie? Najwyżej hola momy to się podciągnie. Nie, ale niby sucho jest, fajnie, nie? Właśnie. Ale tam na pewno będzie ten, bo...
Ciekawe jak tam Adiemu sypie. Adi, Adi, jak ci sypie? A, sąsiedzie, dobrze, sypie, prawie 5 ton. Będzie ze 2 kilo hektara. Chyba 22 tony z hektara. Synek, ty takie zboże siejesz w późnych czasach. Gdzie ta, co ta, z twojego siewnika bieleckiego? Naszym agromaszem. Nasz ropie, Poznaniak. Nasz Poznaniak. O, agromaszem, nawet nie wie co mo. No agromaszy nie masz. Nabrał, że nawet nie wie co pokupował, a co mu zostało starego jeszcze. Takie kredyty porobił. Co ja na dużo pukańce, fajnie. Łukasz, idziesz tu do mnie? Ja się może się, a no przejdę się tam. To chodź. Ach, ale sypię. O, dobra, i siedzę. Nie zadławiłeś się za bardzo? Nie, no tak troszkę, tak. Nie, ale nie, teraz ja coś przepiję, coś. Dobrze. To tam masz sowku klimatyzowany, chłopie. A to nie jest, a to tam, dobra. Ale to najwyżej później nienawidzi, bo potem pójdziemy siedzieć, że pijemy procentowo. Ale ja mówię o wodzie. Aha, to ty, aha. Ja tu tylko wodę mam, gazowaną. To nie ten człowiek, muszę iść do sąsiada. Sąsiad, może tam coś w schowku? A sąsiad, a będzie? A to ja tam się chyba przyjdę, chyba ci będę woził zboże dziś. No to akurat dobrze trafił, bo jedna walczy, druga w kombajnie. Oho, jeszcze lepiej. To u nas sama zgrzewka z Hitrana w 914. Tak, ale zgrzewka wody. A sąsiad ma, coś lepsze. Też no, wody, ale przez uzamknięte. Łukasz, ja widziałem co ty tam w... Słuchaj. Widziałem, jak ty to dzisiaj rano przelewałeś w kuchni. Jak mogłeś widzieć, przecież ty żeś kombajn podpinął i sprawdzę. Butelki z muszynianki, ja to widziałem. Synek, nacisz. Muszynianka przyciąga, ale nawet nie magnesem, tylko czymś innym. Słuchaj, braciszku, na spokojnie, cały dzień mu na żniwa, pogoda ładna, ja się wypocę, to wszystko ze mnie wyjdzie, ile wypiję, to wszystko ze mnie wyjdzie. No w tej 914 to się wypocisz, ale no. Wszędzie to nie to więcej nie, będę, tak. To więcej będę 914 jeździł. No, chcesz sobie popróbować? Zaraz ci dam. Dobra. Jak tutaj w te elektroniki idę fajnie. Idę się przejść do sąsiada, tam mu co zepsuć. To czekaj jeszcze, dwierza otworzy. Drzwi. Dwierza. Dobra, idę. Drzwi otworzy. O, dobra, idźmy. Nie wiem, parę do sąsiada. Gdzie to ten sąsiad jest? O, tu sekłoś, zobaczymy. A dziś mały ruch jakiś, także bez problemu można sobie przejść. O, ten to na bogato, dwie przyczepki za Waltrą, nie ma to tamto. Idziemy tam do niego, zaraz zobaczymy. To no, na pewno nie wpuść do tego. Albo wejdziemy, o do Waltry mu wejdziemy, będziemy z niego przez CB, bo to tamtego te się ani nie pchą. O, Waltra otwarto. Halo, sąsiedzie? Podjechać halo, ci? Sąsiedzie. O, widzę, że to już jest zasiot. A, bo tak, wiesz, ja z tobą pogadaj, myślę, Jezus! Ale by przygrzmocił. Sąsiedzie. Kogo by tam? Chyba a trochę przerywa to sobie. Patrz co siedzi, jak podsłuchuje. No. A bo wiesz, tu mnie znaleźli taką panią z panem w zbożu, sensie ten tego, tamtego się tego. No. No i uciekli szybko. Uciekli, tak sarenki takie młode, tak wiesz, tak hopsasa. Łukasz, chodź. Już zaraz, a to sąsiedzi, a ty jaki tu masz zbiornik w tym? W tym? No. O panie, no nie pamiętam, zaczekaj, muszę ze trochę, muszę pomyślić. Chyba łoś, 8 ton, czy 8,5? O kurwa, to nieźle. Dobra, ja idę stąd. Dobra. Patrz jak skurbany jedzie tą Activią, no. Byk to byk, ale po co nam taki gówno lepszy klas, nie ma to tamto. O, to ty klas tu, no patrz, no ten dalej podsłuchuje. Wiesz jak ta pani uciekała szybko? Dobra, przeskakujemy. Dobra. Wow. Ach, no to ogień, jadę mi. Kurwa, synek, to lepsze niż na bizunie. Synek, sąsiad.
Co chcesz, sąsiad? A może zrobimy wyścig na 1/4 mili? Ale z headerem czy bez? Bez, no gdzie z headerem? Gdzie byś ty pojechał z tym headerem? 7,6 metra, sąsiad. Każda droga moja. I każdy słup. Nie, nie. Słupy to obciąłem. Tak jak Waltram musiał. To poobcinam już. Uważaj, bo jak tu grząśniesz, to będzie na siebie. Nic się nie bój. Zaraz mu tu włączę, ma to 4x4? A nawet nie wiem. Tyle elektroniki, że nawet nie wiem. Nie, bo nawet, sam, chyba ma. Sam ale ty na baloniówkach z tyłu to ta tak średnio ci pociągnie. To nie pociągnie wszystko do rady. Co sąsiedzie? Sąsiad. Jak tam wam sypie ta? Kurwa, panie. Ja tu już piąty zbiornik wysypuję. Czekaj, no, stój. Ale wy tam aby kosicie 2 tony, wy tak jak z bizona, 2 tony nie więcej, bo reszta ucieka. Nie, patrzcie, ten gdzieś poleciał. Ten już mi wyskoczył z kombajnu. Ja nawet nie zdążył nawrócić, a ten wyskoczył. Tak hipnon, że jej, jej. O, idziemy teraz koło tego błota. Może przejdzie przez to błoto tu koło tego bajorka. O, dobra. I pełen gaz, idziemy przez błoto. No do rady, wiedziałeś. Jednak klas, to niemieckie, to nie ma to tamto, to dobry sprzęt. Tutaj trochę może słabiej sypać, bo to takiej kałuży przy takim bagnie, to zbytnio to nie urośnie. Ale w tym roku dużo dzierżaw to będzie miało to nadgonić, także. Tam takie niektóre naprawdę ładne pola. Jeszcze musieli zobaczyć na naszą Arkadię. Nie Arkadię, co to myśleliśmy? Arkadię? Nie Arkadię. Coś to było takie. Myśali. Tenice chyba. Była Ozimina. Z tego co pamiętam. Bo to już ona tam miała najlepiej sypnąć, no będzie trzeba na nią na pewno jechać i zobaczyć jak to będzie sypać. O, ten sobie już poleciał. O, pewnie będzie mierzyć wilgotność. Wariat jeden. No i tak, no żniwa lecą. Myślę, że jak skończymy żniwa, to akurat będzie otwarcie obory. O tym tu. Gdzie? 13%. No to tak w miarę ci powiem. Jesteś. Nic się nie bój, coś się boisz, łapie jak są. Przetnę się tutaj jeszcze taki ten, no przetnę. No przetnij się, bo pas. No jak ci się kosi, Łukasz? No powiem ci, że fajnie się ten tu w klimatyzacja chodzi, człowiek nie do potrzeby, nie na niego się nie kurzy. Kurde, nie to co na bizunie, no tutaj se hydrostatem do przodu cyk i se trzymierz, jedzie se fajnie. Radiko gra, tylko teraz nie gra, bo jest nazarni na kasę i chcemy. Halo, sumsiot. No, słyszę cię, słyszę. A ta 914 to tak ma polić? Wy to chyba musicie mieć dużo paliwa. Filtry się dopalają. Wiesz, teraz paliwo poszło w dół. Olej się przepala. Teraz ropa droższa od benzyny poszła w dół, to można polić, ciągnąć. No, teraz ropa po 6 zł to można. Ja to pamiętam jak było po 2 zł. Wtedy to mówili, że drogo. Ci co wtedy poumierali, to teraz to by chyba wrócić. Ja by tak zmartwychwstali, to od razu by do grobu weszli. Uważaj, żeby ci nie popkło, bo by nie jak się nie popchnie. To zaraz tu zepniemy pasami i nie popchnie. Jejuśku. Nie no, idzie dobrze. No bo były takie klasy, te tu kańce robili, co było 4x4 i chyba jeszcze były z tą możliwością, że jak masz tak bardzo strome ta pole. Dupa się podnosi. Dupa nie? Się podnosi, no. Ale to nie u nas. Nie, no u nas to tak. To takie. No. To w Norwegii wtedy, co byłem, to tam to by takie im siadło. No, oni mieli taką aktywię bez takiej możliwości, więc nie wiem, co tam. Że to takie, nie, że się nie wywróciła, nie? No. Wariaty. A jeszcze ten, no wiesz co, on tu ma napęd na 4, ale nie wiem czemu. Balon ma z tyłu, no to. Nie wiem. To tak trochę bez sensu zrobione, nie? W sumie no tak. Mało co. Ale zawsze to coś tam wiesz, pociągnie, nie? Jak ale trzeba. No to wiadomo, zawsze to coś, no. Zawsze to coś. Jeszcze tak, jak tam koło tego bagienka, no to. No, ale a szkoda wydawać na nówki, nie? Te z normalnym bieżnikiem, bo te trele i borga, czy tam wziąć jakiegoś mitasta. No, to trochę, tak. Trochę drogo to wszystko wychodzi, nie?
Taka balonówka styknie, no. Zaś nie kosi się nie wiadomo ile, nie? Nie, my to nie zetus, żebyśmy musieli mokre pola kosić. No, my tu mamy dosyć sucho, no. Trafi się miejsce, gdzie jest mokrzej, ale to znowu nie ma tragedii, no. Nie, ty nie podskoczyłbyś tu po... Nie podskoczyłbyś po Fenda, bo tu nie dojadę do końca, może. Mm-hmm. Albo dojadę już. I się już nie wrócę, to idź tam. O, poszedł, jak szybko skoczył. On to mały, to szybki, to tu, tam skoczy. Da rady. Taki chłoposzek dobry na gospodarstwie. Tu się zmieści, tam się zmieści, tu wejdzie, tam wyjdzie. To tak, no. Tu pewnie będziesz on tak w poprzek pojeździć, bo to innej opcji nie widzę. No i też dużo w tym roku słomy trzeba do obory, więc będzie słoma będzie na pełnej. My się już cofniemy, może on tu podjedzie jakoś. Ja już nie widzę go, o jedzie. Niech tam może tak. Ty jest to, stój tam, ja ci podjadę. Okej. Okay. Czekaj, ja rurę mam rozłożoną, bo ja nie wiem czy to... Nie. Tutaj. Jezusicku, uważam to. Nic się nie bój. Jak ja sam w strachu, czekaj. O, chyba się... No, miałeś rozłożoną. Ale... Rozkłada się? Tak. O, dobra. Nie, bo to... Ja to nie wiem. O, dobra, sypię. Tutaj, o, tu koguty mrugają? Chyba mrugają, nie wiem. Wszędzie mruga ci. Mruga? Mruga. To ja z tym jadę na gospodarkę, czy ty jedziesz? No w sumie to mogę jechać. To je, to będziesz jechał. Dobra, to ja wysiadam z tego tu wariactwa. Dobra. Ja to jadę na gospo zawieźć, idę po jakie kanapeczki. Jadę tu wywieźć, jadę na gospo po jakieś kanapeczki i jadę na skup to zawieźć. No dobrze. Dobra. Nie ładujemy do pełna pierwszą przyczepę, bo jadę ogólnie zobaczyć ile nam dadzą w skupie. Tamtym, gdzie jeździmy co roku na jak to tam się nazywa? Browarska 5 chyba ulica czy coś tam. Tam zawsze woziliśmy, zobaczmy ile nam w tym roku dadzą cenę. Ej, czekaj! Co? Czekaj, szybko. Co on chce? No folią se przykryj. Aha, dobra. Przykryję ci. O. Dobra. No, godziłem cię do 914 musiałem wbić, żeby. Dobra, jedziemy na farmę. Po kanapeczki, jakieś, bo już głodny człowiek się robi, pola ubywa. Myślę, że kolejne też tak będzie ubywać. Ja wam dziękuję za tego vloga, bo już dosyć długi wyszedł. Także trzymajcie się, cześć, do następnego. Zostawcie łapkę suba, bo ostatnio to tak mało nas tam oglądacie, także oglądajcie więcej. Ja wam dziękuję, trzymajcie się, cześć.